Stefanie! Otwórz drzwi! Otwórz drzwi! Prosiłam, otwórz drzwi, a nie przenieś mnie! Nie lubię tego. Skarbie. Och, ja wiem, że złamane serce bardzo boli, ale czas je zagoi. A swoją drogą bardzo się cieszymy, że jednak masz uczucia. Mason powiedział Julii, że ją kocha. W mojej obecności. Słuchaj. Zakochasz się jeszcze wiele razy, zanim znajdziesz tego, z którym chcesz iść przez życie. Więc pomyśl o tym w ten sposób. Jesteś o jeden zawód miłosny bliżej, dożyli długo i szczęśliwie. Mamo, sama nie wierzysz w bajki. To prawda. Ale w poradniku dla rodziców nie piszą, co robić, kiedy chłopak wilkołak twojej córki kocha się w dziewczynie wampirzycy twojego syna od jakichś 300 lat. Czy możesz mnie przytulić? To nic nie pomogło? Wstawaj, mała. Harper, Jerry, przyprowadziłam Alex, bo pomyślałam, że moglibyście, no wiecie, pomóc mi ją jakoś pocieszyć. O, ja znam dobry sposób. Wybieraj swoje uczucia i czekaj, aż ci wywali na kogoś obcego. La, 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 la. Ej, ty! Chyba lepiej wrócę do pracowni. Nie, 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 skarbie, czekaj. Wiem, jak cię rozweselić. Widzisz tamtego gościa? Zamówił kolę, ale ja podam mu sok śliwkowy.